Panie Marszałku, Wysoka Izbo, za każdym razem, gdy zajmujemy się tematem wymiaru sprawiedliwości, jego uprawnień, kontroli, widzę sposób, w jaki prowadzona jest debata na ten temat, dziwi mnie postawa i prezydenta, rządu i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Macie świadomość, jak ważną i skomplikowaną materią się zajmujemy. Wiecie, jak duże ona ma znaczenie dla Polaków. Jednocześnie z pełną premedytacją zamknęliście dyskusję na temat tych ustaw we własnym obozie. Chciałbym zapytać, dlaczego nie przeprowadziliście szerokich konsultacji społecznych na temat modelu wymiaru sprawiedliwości? Dlaczego zrobiliście z tego element siłowania się o władzę we swoim własnym środowisku? Rozgrywek między prezydentem Dudą, prezesem Kaczyńskim i ministrem Ziobrą. Chcecie wprowadzić czynnik społeczny do Sądu Najwyższego, a sami czynnika społecznego nie wzięliście pod uwagę przy tworzeniu tych ustaw. Zapytajcie Polaków, jakiego chcą wymiaru sprawiedliwości. I posłuchajcie organizacji takich jak Justitia, Amnesty International, czy 20 innych organizacji, które wczoraj wystąpiły o konsultacje w sprawie tych ustaw. Pani poseł Krystyna Skowrońska.